A Lewandowski jest un crack. Robert Lewandowski, bienvenido a Wórka Wórka Zajera. Kibice żyją tym klubem, żyją wszystkim, co się dzieje wokół, jak do tego podchodzą, jak są zaangażowani. No jest to taka czysta miłość do piłki nożnej, fascynacja do tego sportu. Kamery łączy nas, piłka meldują się w Barcelonie. Jest czwartek, dzień przed oficjalną prezentacją Roberta Lewandowskiego jako piłkarza FC Barcelona. Jutro tutaj na Spotify Camp Nou ta główna oficjalna część prezentacji, a my dzisiaj zaglądamy do Barca Store. Sprawdzisz między innymi, jak sprzedają się koszulki kapitana reprezentacji Polski. Jak funkcjonuje tutaj szoką? Las camisetas, las camisas de Lewandowski. Ve molta gent polaca, sobretot polacs, que venen a dir preguntar per la samarreta Lewandowski. I però també totes les persones d'aquí també estan interessades i d'altres llocs d'Europa i d'altres parts del món també venen per Lewandowski. No. Normalment sol ser el nou, però no sabem encara. I ningú sap, sí? Sí, demà veurem, a veure què ens diuen demà. Penses que? Esperem que sí. A ver a qué surt. ¿Y qué vosotros pensan sobre Lewandowski? ¿Cuáles son las seves expectaciones? Y esperem que marqui molts gols, porque ya estem acostumats a això. Y a ver si ens dona moltes alegries i poder guanyar la Lliga i potser la Champions també. Piątek, dzień zero, jeśli chodzi o prezentację Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. Dzień zero, albo jak pisze hiszpańska marka, El Dia L, a więc dzień L. Kataloński Sport pisze o tym, że Lewandowski tak naprawdę już dziś przechodzi do historii. Informacja związana rzecz jasna z tą spodziewaną rekordową frekwencją na prezentacji Roberta Lewandowskiego na Spotify Camp Nou. Jest też wzmiankę o licznych przedstawicielach mediów z Polski, a także Empleado de la Federación Polaca de Fútbol. A więc jest coś o łączy nas piłka. Za chwilkę udajemy się na Spotify Camp Nou i postaramy się uchwycić troszkę atmosfery tego wyjątkowego dnia. Quan va comprar la camiseta de Lewandowski? Avui mateix aquí a la botiga. Avui mateix, sí? Sí. Hi ha moltes persones ahí que volen comprar? Sí, 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 estan sortint moltes de Lewandowski, sí, la veritat que sí. Per què sense número, sí? Perquè no sabem si és encara el número 9 el definitiu de Lewandowski. Fins que no el presentin i ensenyin la samarreta, llavors posarem el número. Què vosaltres esperen de Lewandowski? Quants gols el pot marcar? Els més possibles. Lewandowski és un crack. Lewandowski és un dels millors jugadors. Ja fa molt temps que volíem el Lewandowski. Mínimo 20-25 goles tiene que marcar. O sea, viene de marcar cuánto? 30-35 goles por temporada. 20, 30, 40. Sí, Pichichi. Pichichi de la Liga. Ves que pensem, sí, obvio. La Porta ho està fent molt bé. Ens està fent un equip molt maco que ens està il·lusionant a tots els culers, a tots els barcelonistes, i esperem que puguem disfrutar del jugador, de tots els jugadors, dels gols i de l'equip. Tiene que llevar el número 9 porque es el 9 nuestro. Memphis, a ver, hizo muy bien cuando vino, pero le tiene que dar el 9 a Lewandowski, que es el que se lo merece, las cosas como son. Ella es polac, ella es de Polonia. Jest też szczęśliwy, bo to z naszego kraju jest Polak, mamy Polaka tu w Katalunii. Va a marcar més que Benzema? Sí, sí, sí. Claro, hombre. Aquest any guanyem la Champions, que no es presentin. La guanyem al Barça, segur, segur, segur. Todo preparado está, señores y señores, Robert Lewandowski! Estic molt content de ser a Barcelona.
Czułem trochę takiej nerwowości, no bo jednak okoliczności nie były codzienne. To, że gramy mecze przy pełnych stadionach, a jednak wychodzisz sam na historyczne Camp Nou, na prezentację własnej osoby, no to były emocje naprawdę bardzo duże. Czułem się na miarę swobodnie, ale jak zobaczyłem, jaka to jest piłka i jak odbiłem parę razy i zobaczyłem, że to nie jest z tych normalnych piłek, to jednak ten lekki strach się pojawił. Ale nie, stwierdziłem, dobra, chwilę poczuję piłkę, pożongluję, żeby ten feeling był lepszy i parę sztuczek zrobiłem. Wydaje mi się, że prezentacja poszła fajnie. Patrząc na to, jak kibice mnie wspierają, no to oczywiście wielkie słowa uznania ode mnie, bo to jest coś wspaniałego. Ciężko jest opisać słowami, ale to, co czułem i to, co czuję teraz, to na każdym kroku, też będąc tutaj w Barcelonie, to jest coś niesamowitego i fantastycznego. My happiness is very high and I'm sure that in this stadium we give you a lot of goals, a lot of winning and I hope that you are supporting us every single day. Muchas gracias, Forza Barça! L'arribada de Lewandowski per l'afició del Barça ha sigut com un miracle, no? El que es diu aquí és que arriba una estrella mundial, no fa falta presentacions. Lewandowski és un dels millors del món i sempre ho ha estat. Des que jo m'agrada el futbol, des que jo veig futbol, Lewandowski és un dels millors del món. El Barça, el barcelonisme ho interpreta com una cosa tan gran que està convençut que arribaran títols i que la dinàmica amb Lewandowski canviarà. Lewandowski és tan top, és tan bo, és una relació de tant amor amb el gol, que és igual amb quin sistema jugui, perquè pel que ens expliquen els entrenaments, és capaç de convertir, aquí a Catalunya en diem melons, com comen melons, i ell els converteix en gol. Kibice żyją tym klubem, żyją wszystkim, co się dzieje wokół, jak do tego podchodzą, jak są zaangażowani, no jest to taka czysta miłość do piłki nożnej, fascynacja do tego sportu i no jest to coś wspaniałego i powiem szczerze, że czasami niewiarygodne sytuacje są i rzeczy się dzieją, więc no z uśmiechem na twarzy oczywiście trzeba to brać i trzeba jakby też dystans do tego złapać, ale no jest to coś niesamowitego. Wydaje mi się, że teraz wszystko, co miało zostać zrobione, zostało i przede mną jest tylko aż i tylko sezon bardzo długi, na pewno bardzo wyczerpujący i na tym najbardziej będę chciał się skupić.